Okej, okay, moi drodzy, najnowsza animacja Dreamworks jest w naszych kinach. Hype ogromny. Czy warto? The Wild Robot. Czyli dziki robot. To film scenarzysty i reżysera Chrisa Sandersa, który opowiada nam historię tytułowego robota Roz, która rozbija się na wyspie pełnej zwierząt. I trochę z przypadku podejmuje się zadania opiekowania małym gąsiątkiem. I moi drodzy, mamy kolejny banger od Dreamworks. I to jest też reżyser, czy współreżyser, jak wytresować smoka, które tam jakiś czas temu nadrabiałem. Nie pamiętam, czy zrobiłem filmik, ale obejrzałem sobie całą trylogię nadrabiając. Podobała mi się, choć nie aż tak, że jak niektórzy są tacy absolutnie zakochani. To były dla mnie takie filmy na 7-8, takie wiecie, nie? że bardzo dobre, czy dobre, ale może niekoniecznie jestem zakochany. I zresztą mniej więcej taką samą opinię mam o dzikim robocie. W pełni ten film działa, świetnie się bawiłem, polecam Wam wszystkim iść do kina. Czy rodziną z dziećmi, czy dorosłym ludziom, ale mam pewne ale został mi ten film lekko przehypowany. Nie, nie chcę zaczynać od takiej negatywnej noty, ale powiem szczerze, no, docierały do mnie, czy od krytyków, czy od znajomych, którzy już zdążyli zobaczyć, bo były jakieś tam przedpremiery, no, do, docierały do mnie informacje pod tytułem Płakałem trzy razy, to najlepszy film ever, albo, no, że nie ever, ale, no wiecie, jeden z tych takich po prostu, o mój Boże, wow. No i powiem szczerze, że ja takiego ładunku emocjonalnego niestety, no, zazdro nie miałem w trakcie seansu, ale bez wątpienia, dziki robot jest po prostu bardzo udaną animacją. Bardzo podobał mi się wygląd, taki troszeczkę jak takie malowanie pastelami, nie wiem jak to powiedzieć nawet, ale po prostu bardzo, bardzo fajny, nowoczesny wygląd. Oczywiście bardzo mądre i przesłanie, i cała historia, gdzie mamy robota, który nie rozumie rozumie lu ludzi zwierząt, no ale zachowujących się jak ludzie, no oczywiście jak we wszystkich takich bajkach yy, osioł ze szereka, niby nie jest człowiekiem, ale wiecie, jak jest, nie, mamy troszeczkę taki vibe. Yy, osobiste moje skojarzenie z epoką lodowcową, czyli stado się tworzy, prawda? Ten e, szablo zęby. Ja, ja, ja dawno nie oglądałem epoki lodowcowej, muszę zrobić rewatch, ale wiecie, ten tygrys, który tam jest, nie? I, I ten, i tamten niby do siebie nie pasują, ale tworzy się ich Stado, Takie przyjaźni, znalezione w miejscach, których się człowiek nie spodziewał, powiedzmy, albo oni się nie spodziewali. Oczywiście mamy cały bardzo mocny wątek rodzicielstwa, ponieważ ten robot wychowuje zwierzaka. Zwierzaka, który nie do końca pasuje do społeczeństwa, nie, nie do końca pasuje do swojej społeczności, do innych kaczek, gąsiąt, czy co to tam było. No, Więc oczywiście jakiś element wykluczenia, jakiś element jednostki, która trochę nie pasuje. Tego typu wątki i motywy jak najbardziej też działają i, i wybrzmiewają. Jest to oczywiście animacja, która dostarcza wielu emocji właśnie pod kątem rodzących się uczuć, rodzicielstwa, po prostu rodzących się relacji, między, znowu chciałem powiedzieć, międzyludzkich. No ale wiecie, kurczę, te zwierzęta i ten robot personifikują w pewnym sensie e, nasze codzienne zachowania, sytuacje, emocje itd. Tak? I wydaje mi się, że to jest taki bardzo dla rodziców. <laughs> film, gdzie ten robot dosłownie musi tak z kosmosu po prostu nauczyć się a co to znaczy kogoś wychowywać, to nie? Nie jestem rodzicem akurat, ale też sympatyzuję i rozumiem metaforę. Dodatkowo jest to animacja, która zaskoczyła mnie na początku przynajmniej czarnym humorem. I tutaj, żeby było jasne, to jest film dla dzieci, możecie śmiało zabierać. Nie wiem od jakiego wieku, nie mam wyczucia, bo nie mam dzieci. Ale bez wątpienia jest to familijne, chociaż w pierwszym akcie są kurcze, naprawdę żarty, taki czarny humor, że aż byłem zaskoczony, taki na sensie i jeśli oglądaliście, to wiecie o co mi chodzi. Na przykład scena z oposami, to po prostu what? Normalnie żart jak z filmu dla dorosłych, który. Wydaje mi się, że to też nie jest taki żart, że, wiecie, flaki na ekran, dziecko się przestraszy. Raczej to jest ten żart, który, właśnie takie wprowadzenie czarnego humoru w sposób tak płynny i tak nie przejmujący się tym, że robimy czarny humor, że udało im się. Jestem zaskoczony. Z tym, że w drugim i trzecim akcie mam wrażenie, że czarny humor zniknął. I tutaj chcę powiedzieć że te trzy rzeczy po ocenie w spoilerach. Także tutaj zrobię sobie wątek spoilerowy, bo pewne rzeczy, których właśnie chcę się trochę przyczepić, czy, czy może, co będzie moim zarzutem, czemu to nie jest 10 na 10 dla mnie, chcę wyjaśnić spoilerowo, nie? Ale bez wątpienia jest to animacja, która po prostu tak mi śmignęła w kinie. Godzina 40 napisane, czyli tam jakieś półtorej z hakiem, powiedzmy, bez napisów. Bardzo płynne, bardzo dobre tempo, cały czas coś się dzieje, historia się rozwija. Historia jest dosyć znajoma, Widziałem jakieś tam, chyba Michał Oleszczyk pisał, że Bambi meets słoli czy coś takiego. Oczywiście, że ten. Nie ma tu nic święcie, oryginalnego w tej historii, ale jest ona. No, Tętniona życiem. ona jakimiś mniejszymi pomysłami, gdzie ci bohaterowie drugoplanowi, czyli te zwierzęta po prostu, też jak najbardziej mają. Każdy ma jakąś swoją chwilę. Jest dużo humoru w tym e, dzikim świecie, e, gdzie na początku nie ma przyjaźni, a potem możliwe, że się e, tworzą. No ale właśnie mam też jakieś tam problemy, to znaczy na przykład. I to powiem w spoilerach szerzej, ale właśnie w trzecim cie gotcha. Coś, co zastanawiałem się, jak oni to rozwiążą w związku z tym czarnym humorem, w związku z tym, że ta wyspa to jest takie miejsce ciężkie do przetrwania, bo jak oni to rozwiążą w trzecim akcie, nie? I moim zdaniem trochę tak wcale nie rozwiązali, ale to mówię, powiem w spoilerach. Aktorzy głosowi też uważam, że byli bardzo dobrzy, oglądałem wersję polską. Jest też wersja angielska w kitach, ale tam na zasadzie, nie wiem, na 10 seansów tylko jeden, więc już dobra, mówię, dobra, Idę, posłucham po polsku, nie ma problemu, no to jest animacja w końcu, tak? A jak przecież wspominamy Szreki czy pokilodowcowe, no to hej, wiadomo, że nasz dabing jest zajebisty, nie? I rzeczywiście jest tutaj jak najbardziej bardzo dobry. Ale czy najlepszy, czy to jest szereg nowy, albo coś takiego? No, na pewno nie. nie. Żaden performance tutaj nie był dla mnie jakiś taki, że o mój Boże, przejdzie do legendy i będę go cytował. Powiedziawszy to, bardzo przyjemnie mi się oglądało i rzeczywiście. Znaczy, to jest słusznie schajpowany film, mój problem jest bardziej takiej natury, że schajpowano mi go jako coś takiego po prostu, wiecie, no, kosmicznie dobrego. E, aż tak nie odczułem, no, ale rozumiem, że jeśli z ludźmi rezonuje bardziej, no to sprawdźcie sami, bo wiecie, no, je, jest to bez wątpienia film, który, no, widać dwie, trzy sceny, w których to jest taki, ma wycisnąć łzy. Powiedziawszy to też nie spodziewajcie się, bo jak mi tak ktoś powiedział, to mówię, okej, okay, wszyscy umrą na koniec, no, nie wiecie, a... To jest raczej film, który wyciskał z byciem uroczym, niekoniecznie dewastowaniem widza. Także jest to familijne, jest to dla dzieci, nie bójcie się. Ale muszę powiedzieć, że z ostatnich lat animacji na przykład Pussy in the Boots ostatni sprzed dwóch lat mi się podobał bardziej. Albo Coco na przykład, nie? To były filmy, które czy Pussy in the Boots może nie był taki emocjonalny, tylko po prostu mi się bardziej podobał. Może bardziej był humorystyczny i tak dalej. Ale na przykład takie Coco, no to tam cebulę krojono na seansie. Muszę zrobić rewatch. Także jest to bardzo udana animacja, którą warto obejrzeć, uderza w znajome terytoria, ale robi to bardzo sprawnie. To jest taki film po prostu rzemieślniczo dobrze wykonany, gdzie nawet jak są klisze, czy szablon, czy jakieś formy, ja już to widziałem, no nie wiecie, no przyjaźń się stworzyła w miejscu, gdzie w początku się nie lubili, się polubili i tak dalej, Zrobili to tak, że to działa i to pokazuje, że jak jest dobry scenariusz, jak jest jakaś taka dynamika historii, jest jej tempo, że nie spowalnia, że cały czas coś się dzieje, że świat jest bogaty w szczegóły i w takie mini sekwencje, czasem urocze, czasem komediowe, że to po prostu się dobrze ogląda. To jest taka klasycznie dobrze zrobiona animacja, także DreamWorks tutaj wiecie, no po prostu daje radę. Dosyć szybko już dam ocenę, ponieważ chciałbym wejść w spoiler i powiedzieć, no bo wszyscy wam powiedzą, jak włączycie jakąkolwiek recenzję, ten film jest zajebisty, oglądajcie, bla, 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 emocjonalne, więc ja muszę troszeczkę dorzucić, co mi tak do końca powiedzmy nie działało, no, ale chcę to zrobić spoilerowo Dziki Robot dostanie ode mnie 7,5 Takie bliżej 7 niż 8 dla mnie tak? W sensie na filmie wystawiłem 7, ale to jest takie 3 na 4 No nie? Wiecie o co chodzi Także bez wątpienia polecam, naprawdę dobra robota Ale i tutaj spoilerowo mówiąc Pierwsza rzecz, którą powiem się jeszcze ktoś z Was słucha Nie oglądawszy filmu tu prawie nie ma spoilerów i właśnie to jest mój problem. Jak tak słyszałem taki hype, no to spodziewam się czegoś trochę więcej, czegoś mniej przewidywalnego. A właśnie chodzi o to, że w tej historii nie ma spoilerów. To jest historia, gdzie no, jest robot i kaczątko, czy tam gąsiątko, i tworzy się między nimi więź. i drogi w trakcie filmu z przyczyn scenariuszowych się rozchodzą, więc jest smutno, a potem się schodzą. I kluczowa scena emocjonalna to jest taka, że mówią sobie, że się kochają, nie? Eee, to jest dla... Nie, że to jest złe, bo to działało na ekranie, tylko to było takie oczywiste dla mnie. I powiem Wam, że to jest jeden z tych filmów, gdzie zacząłem sobie myśleć, czy to, że ja napierdzielam po prostu, wiecie, no, 7 filmów tygodniowo, albo więcej, albo, albo mniej, ale. Z serialami jeszcze. Czyli ja, ja już powoli zaczynam widzieć Matrix. Nie? Ja już powoli jak ta scena w Matrixie, że patrzą w kody, a on mówi, że widzi e, b, tego, widzi tam panienkę w czerwonym, nie? Czy u mnie jest trochę na odwrót, że ja patrzę na panienkę w czerwonym i widzę kodno, nie? Bo ja dosłownie pierwszy akt filmu i mówię, dobra, czyli to, to wróci później, no, do swojej jasi się odwróciłem i mówię, a, no wiadomo, jest na początku filmu bubr, który robi wielką tamę. W sensie jest, jest żart, że ten Bóbr jakieś największe drzewo chce przeciąć. No to ja pierwsze co mówię, no zgadnij, czym uratują Dzień w trzecim akcie, nie? Albo właśnie, jak tylko te wątki się zaczynają, że jest Lis, który ewidentnie nie ma przyjaciół. Mówię, okej, okay, rozumiem, no na koniec będzie scena, że on powie, że to są moi przyjaciele i list się zmieni, nie? I to znowu, to działa. Ja nie mówię, że to nie działa, ale to było to wszystko dla mnie tak oczywiste i przewidywalne, że ta końcówka nie była dla mnie jakaś emocjonalna. To było dla mnie po prostu jeden ja Matrix, już przeczytałem, no nie? Ja już obejrzałem pierwszy akt filmu, ja mówię, wiem, jak to się skończy. Liczyłem na jakieś zaskoczenie, liczyłem właśnie na coś bardziej więcej, żeby mi coś ten film tak. wiecie... Bo czasem są takie historie, że włączacie coś, co w miarę w oczywiste miejsce musi pójść, no bo widzimy, o czym jest film, ale na koniec filmu, film robi. U! BUM! Wawicie, nie? Na zasadzie, o Jezus Maria, nie zauważyłem tego ciosu, no nie? I po prostu nagle mnie wątroba boli, cebula jest krojona. Tutaj tak nie miałem. Tutaj miałem tak, okej okay, od początku wiedziałem, w którą stronę to pójdzie, no. Yy, gąsiątko i robot, prawda, zbudują więź, będzie jakiś konflikt, jak w każdym filmie, a na koniec się zejdą i powiedzą sobie, że się kochają, no. Yy, jakby bardzo, bardzo proste. Działa działające, ale bardzo proste. A to, co mówiłem w pierwszym akcie, yy, jest dużo czarnego humoru i jest bardzo mocno. Punkt położony na to, że jest to środowisko drapieżników, no właśnie, że gdzie wszyscy się polują, jak to gąsiątko przeżyje i ten list tam chodzi w pierdziele jakiejś rzeczy, nie? I w trzecim akcie, znowuż bardzo mocno wybrzmiewa też oczywisty wątek, to znaczy robot pomaga całej tej społeczności zwierząt. Yy, współpracować. Pomaga im się ze sobą polubić i jakby koegzystować, i nawet muszą współpracować, żeby przetrwać. No, so, fajna wiadomość, tak, jak weźmiemy to na świat ludzi, nie? Że wiecie, że zamiast się bić i kłócić i wyzywać, to sobie pomagajmy, żeby razem przetrwać i tak dalej. To wszystko działa na tym poziomie metaforycznym, ale tak dosłownie, tak sobie pomyślałem, no dobra, ale te zwierzęta przetrwają tą zimę, bo tam na koniec jest, wiesz, że się zrobiła mega zima i, i żeby przetrwać, musieli współpracować i razem nawet tam sobie, prawda, zrobić je, jeden wielkie zgrupowanie, powiedzmy, że wszystkie zwierzęta jak warce siedzą. I ja mówię, dobra, no ale ten lis wciąż jest mięsożercą. Te poszczególne zwierzęta wciąż jakby muszą się później wzajemnie zjadać, żeby przetrwać. I myślałem, jak ten film to rozwiąże, no nie? I ten film tego wcale nie rozwiązuje, oni po prostu są przyjaciółmi. <laughs> Więc tak mówię, okej, okay, zwróciłem na to uwagę, bo pierwszy akt jest bardzo bo bo bardzo mi się podoba w ogóle. Jest bardzo mocny, bardzo mocny akcent na tym kładzie. Właśnie, że te zwierzęta tam polują, że jest super niebezpiecznie, że co to, to jest dosłownie co scena, to jest takie po prostu taka to jest jak taka scena, gdzie pierwszy raz jakiś bohater, jakiś Tarzan wchodzi do miejskiej dżungli. Tam mało go samochód nie potrąci, rowerzysta ktoś krzyczy, tam prawda coś spada, więc o mój Boże, co to za miejsce, nie? To ten robot tak w tej dżungli jest, że te wszyscy tam próbują się wzajemnie zjadać, pozabijać, przetrwać. Jakby akcent przetrwania w tym miejscu co? W tym ekosystemie jest po prostu najważniejszą rzeczą pierwszego aktu, no nie? I mówię, a w trzecim akcie jesteśmy przyjaciółmi. <laughs> mówię, no dobra, okej, okay, no nie wiem, no chyba musicie jakąś najbliższą biedronkę znaleźć w takim razie, żeby przetrwać później, nie? Ja to tak, tak się czepiam, no nie? Ale wiecie, ten film na to zwrócił uwagę, no jest dosłownie czarny humor, związany z tym, że wszyscy giną, no nie? I nie robią sobie z tego nic, że na zasadzie, że właśnie z tymi oposami jest ta scena. <laughs> Mogę opowiedzieć dla tych, co, nie wiem, nie chcą iść do kina, czy już widzieli, że ta matka Opos mówi siedzi na niej tam siedem dzieciaków i ona mówi coś w stylu mam siedem i tak za ekranu słychać aaa, sześć dzieci <grytania> wow Okej, okay, motherfucker, to jest łudowc <noise> dla dorosłych bardzo, no nie? Tak, ten dzieciak okazuje się po chwili, że przeżył, jednakże mamo, jest sam w ten, ale taki humor był na początku filmu, to no nie. I to jakby super ważne, super istotne było, właśnie, że oni wszyscy są cały czas w zagrożeniu w tym, nie. Także tak, no i oczywiście, wątek tego, że gąsiątko się zakochało, znaczy, że wiecie, że zaakceptowało swoją odmienność od innych gąsiątek. Które na początku jakby mu dokuczają, że jest odmiencem, Znowu, działało, ale było bardzo oczywiste ja, Po prostu było bardzo oczywiste eee... I No tak naprawdę wiecie, właśnie ten film był dla mnie bardzo oczywisty Przez co nie miałem takiego ładunku emocjonalnego Ale działało, bardzo dobrze mi się to oglądało, więc wciąż polecam Czekam na wasze opinie, co wy o tym sądzicie No mogę się założyć, jak patrzyłem w necie na opinie że statystycznie pewnie powiecie, że a ja płakałem, nie? Także, ale jestem ciekaw, jestem ciekaw, czyś śmiało. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.